Już poznaliście niektórzy z Państwa, którzy byli z nami wczoraj, Ostapa Słowińskiego, który uczestniczył w debacie o poezji w obliczu wojny. Jest współautorem naszej biblioteki poezji Ukrainy w obliczu wojny. No ale dzisiaj zaprosiliśmy Ostapa do tego, żeby wygłosił tradycyjny już w księstwie, Wielkim Księstwie Poezji wykład mistrzowski. To jest już tradycja od kilku lat się ciągnąca. Zapoczątkował ją już świętej pamięci Adam Zagajewski. Potem był z nami Tomasz Węclowa. W zeszłym roku Hałyna Luk z wykładem mistrzowskim. I dzisiaj Ostap Słowiński, który przyjeżdża do nas z Lwowa. Jest, jak Państwo już wiecie, poetą, jest też wybitnym tłumaczem. Również literatury polskiej, choć nie tylko. On jest w ogóle po bułgarystyce na Uniwersytecie Lwowskim, więc tłumaczy też literaturę bułgarską na język ukraiński, ale z Polszczu między innymi księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. I zaś ten Empuzjon też już... Empuzjon jest już wydany. Już jest wydany tak. W Ukrainie. W twoim przykładzie tłumaczył Andrzeja Stasiuka i wielu innych poetów i pisarzy Polski. Ale Ostap jest też taką troszkę człowiekiem instytucją, organizuje festiwale literackie, między innymi w Iwano-Frankiwsku. Jest takim dyrektorem programowym Targów Książki w Lwowie. No i prowadzi, czy pracuje na katedrze literackiej Uniwersytetu Lwowskiego. Bardzo się cieszymy, Ostapie, że w tym drugim, trudnym czasie znalazłeś czas, żeby wyrwać się ze swojego miejsca, z którym tak silnie jesteś związany i tak bardzo tam potrzebny. Witamy Cię w Krasnogródzie i głos jest Twój. Dziękuję. Dziękuję za to przedstawienie. I to dla mnie prawdziwy zaszczyt, ta możliwość wygłoszenia wykładu, którą ja traktuję jako możliwość porozmawiania. Bardzo bym chciał, żeby to, czym mam zamiar z Państwem się podzielić, żeby to zmotywowało nas do rozmowy, bo powinniśmy rozmawiać o tym, co dzieje się obecnie. Powinniśmy dzielić się swoimi myślami i swoimi przeżyciami. Więc mamy takie po ukraińsku słowo przyczynek. Nie wiem, czy po polsku tak można powiedzieć. Przyczynek, który ma się do czegoś przyczynić. Tak? Więc ja, ponieważ mam tutaj krzesło przygotowane, tak. Trochę może jakoś tak zbyt patetycznie będę tutaj wyglądał, ale rozumiem też, że muszę być w pewnym kadrze. Więc usiądę sobie tutaj i zaproponuję taki przyczynek do, mam nadzieję, dalszej naszej rozmowy, może i dyskusji w pewnych kwestiach. Przygotowując się do tego wykładu, ja podległem pewnemu nawykowi, który mam od dawna. I próbując jakoś się skupić, uporządkować myśli na temat tego, jak kultura ukraińska obecnie próbuje jakoś przemyśleć, zreflektować się, wyjaśnić, wytłumaczyć, albo nawet i przełożyć naszą rzeczywistość na jakieś inne języki, na języki, niekoniecznie na język słowa, tylko też na język dźwięków czy form. Napisałem essay. Tak się stało, że to, co mniej więcej udało mi się w głowie uporządkować, przybrało formę eseju. I nie mam teraz innego wyjścia, jak tylko przeczytać Państwu ten esej. A później umówiliśmy się tak z Krzysztofem, że porozmawiamy na temat tego przyczynku. Na temat tego przyczynku, który ma tytuł
Niech dla was to będzie tylko opowieścią. Cóż po kulturze w czasie marnym? I to bardzo ciekawe, że w polskiej wersji tytułu tego wykładu pojawiło się to odwołanie do Hölderlina. Cóż po kulturze w czasie marnym, tak? Cóż po poecie w czasie marnym. Tego odwołania nie było w ukraińskiej wersji tytułu i właściwie nie mogło być. Dlatego, że ten słynny wers Hölderlina po ukraińsku brzmi na wiszczo poet w ubłochy czas. Czyli jeśli tak dosłownie przetłumaczyć tak z ukraińskiego przekładu na polski, to cóż po poecie w czasie ubogim. To jest klasyczne tłumaczenie. Inaczej to by się nie odczytywało jako bezpośrednie odwołanie. Ale nie chciało mi się używać. Oczywiście miałem to na myśli, bo to jest kontekst bardzo oczywisty, ale nie chciało mi się używać właśnie takiego określenia. Bowiem zgoda, że nasz czas jest kiepski, okrutny, absurdalny, może i marny, ale nie ubogi. Nie uważam, że czas, w którym żyjemy, jest ubogi, bo być może chciałoby się móc sobie wyobrazić intensywność życia jako wartość samą w sobie, jako wartość bezwarunkową, a każde doświadczenie jako doświadczenie wzbogacające. Gdybyśmy mogli to sobie wyobrazić, to w takim razie rzeczywiście ten punkt przecięcia czasu i przestrzeni, w którym obecnie się znajdujemy, rzeczywiście byłby niezwykle cenny, niezwykle wzbogacający. Ale nie uważam, że każde doświadczenie jest cenne. I będę od czasu do czasu powracał do tego, do tej tezy. Tymczasem na razie spróbuję bardzo krótko przedstawić swoje wrażenie na temat ukraińskiej kultury, jak ona się obecnie ma. Faktycznie mam takie wrażenie, że w ciągu ostatniego roku, troszkę więcej niż roku, przeżyliśmy kilka żyć. Może nawet jeśli użyć określenia macedońskiej pisarki Lidii Dimkowskiej, to przeżyliśmy coś w rodzaju takiego zapasowego życia. Żyjemy w jakimś takim zapasowym życiu, życiu równoległym. Troszkę nawet tutaj coś szulcowskiego w tym brzmi. Takie dodatkowe dni, których sobie nie życzyliśmy. Te dodatkowe dni, to zapasowe życie tak jakby spadło na nas z nieba. I to w metaforycznym i dosłownym znaczeniu tego słowa. Jeśli wskaźnikiem intensywności przeżywania czasu może być ilość tego, co się o nim mówi lub pisze, to patrząc na ukraińską kulturę, można zobaczyć zaskakujące wyniki. Bowiem w ciągu ostatniego roku, na przykład jeśli ograniczymy się tylko do ukraińskiej poezji, powstało więcej utworów niż w ciągu kilku poprzednich lat. Dowodem na to jest antologia, którą miałem zaszczyt, ale też ogromne zadanie, które nie tak dawno przygotowałem i już pierwsze egzemplarze tej antologii się ukazały. Niestety nie zabrałem ze sobą tej książki, ale mam nadzieję, że będę jeszcze miał okazję tę książkę przedstawić. Jeszcze taka dopiero przedpremiera, prapremiera tej książki odbyła się niedawno podczas targów książki Arsenał Książkowy w Kijowie. Ta książka liczy ponad 500 stron. Jest w niej 59 autorów i autorek. Ponad 300 wierszy. I to są wiersze wybrane. Oczywiście to nie wcale nie wszystko, co powstało w ukraińskiej literaturze w ciągu roku, bo ramy czasowe tam są bardzo ścisłe. Od lutego 2022 roku do lutego 2023 roku. Antologia ta ma tytuł Między syrenami. I gdy pracowałem nad tą książką, to miałem takie wrażenie, że takiej intensywności w ukraińskiej literaturze nie było
pewnie od lat 20, kiedy to energia awangardy, wówczas bardzo prężnej, bardzo intensywnych, awangardowych poszukiwań w literaturze ukraińskiej, które były synchroniczne z poszukiwaniami awangardowymi w innych literaturach europejskich, nałożyła się na krótkotrwały okres stalinowskiej ukrainizacji. Z kolei umożliwiła wyraz tych poszukiwań, które wówczas trwały. Albo być może takim porównywalnym pod względem intensywności były lata 60. Lata pierwszych swobodnych wystąpień ukraińskich dysydentów przeciwko reżimowi komunistycznemu. Czasy najbardziej szczytowych osiągnięć tak zwanego pokolenia 60-tników. To, co teraz przeżywamy, bardzo mniej pod względem intensywności, ale też różnorodności tego, co się odbywa w ukraińskiej literaturze i kulturze, bardzo mi przypominają te dwa poprzednie okresy z historii XX wieku. Ale znowu wrócę do tego, do tej tezy, iż nie uważam, że intensywność życia to jest wartość sama w sobie, a każde doświadczenie jest cenne. Oddałbym tysiące genialnych wierszy za pokój i ocalenie żyć. Gruba antologia poezji czasu wojny uwiera mi, ciąży na moim stole, jak gdyby była zrobiona z ołowiu. Brzydzi mnie delikatny błękit tej okładki. Za jeden z najbardziej uczciwych tekstów naszej wojny uważam wiersz, który znalazł się w tej antologii. To jest wiersz napisany przez poetę Pawła Korobczuka. I brzmi on tak. Nie mogę mówić, nie chcę mówić. Bo słowa nadal istnieją, a ludzie zabici przez rosyjskich drani nie. Jak wymienić słowa na tych ludzi, żeby oni wrócili do życia? Bo po co nam słowa, skoro nie mamy do kogo ich mówić? Chciałbym radośnie mówić do wskrzeszonych tak. I dalej jest wielokropek oznaczający milczenie. A jednak piszemy, malujemy, tworzymy kulturę. Dla kogo? Po co? Przypominam sobie słowa Charlesa Stapesa Lewisa, który był nie tylko światowej sławy pisarzem, ale także weteranem I wojny światowej. W 1939 roku on został zaproszony do wygłoszenia w Oksfordzie referatu na temat właśnie bardzo zbliżony do tego, o czym próbuję mówić teraz tutaj. Temat jego referatu brzmiał Learning in Wartime. I w tym referacie powiedział on tak. Wojna nie stwarza zupełnie nowej sytuacji. Życie ludzkie zawsze balansowało na krawędzi przepaści. Gdyby ludzie wciąż zwlekali z poszukiwaniem wiedzy i tworzeniem piękna do czasu, aż będą bezpieczni, kultura nigdy by nie powstała. Kultura nie powstałaby, ponieważ wojna tak naprawdę nigdy się nie kończyła. Wciąż trwała w różnych punktach kuli ziemskiej. A czasy tak zwanego pokoju były czasami, w których chwilowo nie było widać wojny za naszym oknem. Na jakiś czas zostawiała ona nas w spokoju, wędrowała gdzie indziej, żeby w pewnym momencie koniecznie powrócić. Dla kultury więc nigdy nie było tak zwanych dobrych czasów. Przypomina mi się obrazek ukraińskiego artysty Saszka Danylenka, będący ilustracją do jednego z najczęściej używanych zwrotów podczas naszej wojny. Nienawidzę tego określenia nasza wojna, ponieważ została jakby narzucona nam, ale z drugiej strony niestety jest ona jak najbardziej nasza. Otóż to powiedzenie, które często używamy podczas naszej wojny, to nie na czasie. Coś jest nie na czasie. Jakieś wydarzenia, słowa, jakieś porównania, jakieś czyny, wybory są nie na czasie. Saszko Danylko narysował rakietę uderzającą w klepsydrę. Czy zaprzestając tworzenia kultury, która rzekomo jest nie na czasie, nie czynimy tego czasu jeszcze bardziej obcym dla nas? Czymś jeszcze bardziej nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia.
Bowiem bez kultury ten czas pozostaje nie tylko czasem nieprzewidywalnym, duszącym, zamkniętym w sobie, czyli takim, który nie daje dostępu ani do przeszłości, ani do przyszłości, ale też staje się czymś zupełnie nieczytelnym. W takim czasie nie da się żyć. W czasie, który nie jesteśmy w stanie odczytać. Podobnie jak kawałek zastygłej magmy, taki czas, czas nieczytelny, pozbawiony kultury. Staje się tym samym, czym jest w środku. Wypełnia się tylko sobą. Staje się takim monolitem. Takiego czasu nie da się zgłębić. W tym sensie kultura i sztuka, a przede wszystkim literatura chyba, jest sprzeciwem wobec milczenia. Często zamyślam się nad tym, czy nie jest tworzenie literatury, pisanie, prezentowanie literatury w jakiś sposób, przede wszystkim sprzeciwem wobec milczenia, które nas przeraża. Bowiem milczenie podczas wojny jest straszniejsze niż milczenie w czasie pokoju. Bardzo często milczenie w czasie wojny to milczenie odrętwienia, które pozbawia nas resztek sił. Odezwijcie się, niech ktoś coś mówi. Strasznie, gdy wszyscy tak milczą. Tak mówiła kobieta, moja sąsiadka w schronie przeciwbombowym w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji. Pamiętam, jak ktoś zaczął czytać na głos wiadomości z telegramu. Wiadomości oczywiście nie były najlepsze, ale ludzie i tak poczuli się lepiej. Ktoś zaczął przypominać stare plotki z czasów pokoju. Ktoś zaczął już się uśmiechać. Zaczęliśmy budować kruchą wspólnotę języka i w tej chwili wydawało nam się, że pewnego dnia wyjdziemy stąd wszyscy razem i będziemy szczęśliwie żyć dalej, jakby nic się nie wydarzyło. Wierzyliśmy w to, dopóki rozmawialiśmy i żartowaliśmy. Ale w pewnym momencie znowu zamilkliśmy. I wróciliśmy do nieubłagalnego tu i teraz, do własnego ciała, które użala się nad sobą. Chociaż bardzo chcemy, nie możemy uchronić tej wspólnoty języka, utrzymać jej. Rozpada się jak zabawkowa konstrukcja z klocków Lego pod naporem niezrozumiałego jutra, pod gruzami naszego wczoraj. I wtedy zapada cisza. Boimy się ciszy, tak jak ktoś cierpiący na bezsenność boi się nadejścia nocy. Milczenie odrętwienia. Często mówię i myślę w ostatnich miesiącach o milczeniu właśnie w kontekście bezradności, w kontekście niezdolności znalezienia słowa, czy w ogóle jakiegokolwiek odreagowania na sytuację, która jest wokół. Milczenie odrętwienia ogarnia za każdym razem, gdy stykamy się z niewyobrażalną, niewytłumaczalną grozą. Patrzę na zdjęcie zabitych cywilów, mężczyzny i kilku nagich kobiet. Znaleziono je wiosną na autostradzie pod Kijowem. Ciała leżały na oponach samochodów. Rosyjscy żołnierze najprawdopodobniej planowali je spalić. Pod tym zdjęciem nie ma podpisu, tak jakby panowało tam milczenie. Czuję, jak to milczenie wciąga mnie niczym czarna dziura. Wiem, że jeśli nie uchwycę się choćby najmniejszego komentarza, choćby jednego słowa wyjaśnienia, to po prostu spadnę w jakąś obłę. Zastanawiam się, co przeszkodziło im w dokończeniu sprawy. Może zapałki przemokły, albo skończył się gaz w zapalniczce. Może nie mieli czasu, żeby spuścić benzynę ze zbiornika samochodu. Kręcę się jak paranoik wokół tych pytań. Zmuszam się do wypowiadania jakichś słów w myślach, żeby nie utknąć w zupełnej ciszy. Nie pozwalam sobie znieruchomić ciszy tak jak ktoś, kto zamarza, nie pozwala sobie zasnąć. Przypominam sobie jeden z najpotężniejszych wybuchów w moim mieście, we Lwowie, wiosną 2022 roku, zdaje się w kwietniu. Wróciłem wtedy do domu po krótkim wyjeździe na wschód. Rozpakowywałem swoje rzeczy i był oczywiście alarm przeciwlotniczy, ale byłem wtedy w domu a w dodatku tego dnia była burza z piorunami i
w pewnym momencie wydało mi się, że choć niebo już było czyste, tak jak dzisiaj, w pewnym momencie wydało mi się, że znowu grzmi, znowu burza się zaczęła, ale na ten grzmot akurat dom zareagował jakoś inaczej, jakąś inną wibracją. Poczułem trzask, krzyk. I zrozumiałem, że to jest wybuch, który miał miejsce zupełnie niedaleko. Siedziałem raczej odrętwiały. A po pół godzinie na Facebooku pojawił się wiersz napisany i natychmiast opublikowany przez poetkę Katarzynę Michalicynę, która jest, zdaje się, jedną z autorek serii ukraińskiej poezji wydawanej przez Pogranicze. Katarzyna Michalicyna, poza tym, że jest moją dobrą przyjaciółką, jest moją sąsiadką, która mieszka kilka bloków dalej. I ona opublikowała dosłownie pół godziny po tym wybuchu wiersz. Fragment, z którego brzmi tak. Jak dzieci, idźcie do schronu. Grzmot nie jest już grzmotem. Zepsuło się niebo. Wierzymy, że potrafimy je uchronić. Że wątek życia jednak nie urwie się w rękach bezimiennej parki. I czytając ten wiersz na Facebooku, zdałem sobie sprawę, że jestem świadkiem czegoś bardzo niezwykłego. Że jestem świadkiem tego, jak z takiego niewyobrażalnego wydarzenia rodzą się słowa, rodzi się literatura. To, co w zamyśle sprawców, zbrodniarzy wojennych, miało odbierać mowę, niespodziewanie tę mowę daje. Przyczynia się do powstania tekstu literackiego. Przeczytałem ten spokojny, nawet taki cichy wiersz, jako czystą, absolutną formę sprzeciwu. Ale jeszcze bardziej, nawet niż sam wiersz, czy fakt opublikowania tego wiersza, zaskoczyło mnie to, co działo się w komentarzach. Już wczoraj troszkę o tym rozmawialiśmy. O tym, jak sieć odreaguje, jak ta wirtualna wspólnota autorów, czytelników, te role się mieszają, wymieniają, one nie są stabilne. To też jest bardzo ciekawy proces. Takiej chwiejności, plastyczności wewnątrz tego środowiska kulturalnego. Ale pod tym wierszem od razu zaczęły się pojawiać komentarze. Bardzo proste komentarze. To nie były jakieś refleksje politologiczne. To były podziękowania przeważnie. Albo po prostu uściski, mnóstwo uścisków. Miałem wrażenie, że to jest jakaś taka mała wyspa bliskości. Dla ludzi rozdzielonych w ich niepokoju, być może w ich lęku, ścianami mieszkań czy stropami schronów przeciwbombowych. Poezja jak gdyby wypełniła słowami ciszę, która nastąpiła po eksplozji, ciszę odrętwienia. Ona pokonała to milczenie odrętwienia, w którym ja też tkwiłem. Jako jeden z czytelników dostąpiłem do tego, do tego być może nawet cudu, który w tej sytuacji może uczynić literatura. Pojawiły się słowa, które mi ulżyły. Poetka znalazła słowa tam, gdzie każdy inny potrafiłby tylko przygarnąć. Ona znalazła słowa, które stały się podstawą dla tej spontanicznej bliskości. W czasie wojny myślę o literaturze i kulturze jako o wspólnocie. Częściej niż kiedykolwiek myślałem. Ta rola, społeczna rola kultury, wychodzi na pierwszy plan. Ale tutaj, w tym kontekście, to słowo wspólnota ma wymiar nie tylko społeczny, ale też historyczny. Im dłużej myślę o roli kultury w czasach marnych, tym bardziej się przekonuję, że ten wymiar historyczny, wymiar wspólnoty tworzonej przez kulturę jest ogromnie ważny. Kultura jako wspólnota historyczna, rozciągająca się ponad czasem, to być może nie najbardziej oczywisty wątek myślowy podczas wojny, gdy wszystko dzieje się tu i teraz.
Gdy przyszłość jest w najwyższym stopniu nieprzewidywalna, a przeszłość zdaje się niedostępna. A jednak, właśnie o kulturze jako dziedziczeniu pewnej wiedzy, jako solidarności ponad czasem, często myślałem po lutym 22 roku. Wszystko znowu zaapeluję tutaj do pewnego doświadczenia, mojego bardzo prywatnego doświadczenia, które obecnie wydaje mi się jednym może z najważniejszych moich życiowych doświadczeń. Pamiętam tę chwilę bardzo wyraźnie. W ostatnich dniach lutego 22 roku pracowałem jako wolontariusz na Lwowskim dworcu. Jeszcze o tym trochę porozmawiamy, może szerzej przy okazji Słownika Wojny. Wtedy to właśnie powstał pomysł tego projektu. Przez Lwowski dworzec w tych pierwszych tygodniach Wielkiej Wojny przewinęły się dziesiątki tysięcy osób. Nawet nie ma dokładnej statystyki, nie wiemy ile jest. Szacuje się, że w ciągu 22 roku przez Lwowski dworzec przewinęło się około 3 milionów osób. Jest liczba niewyobrażalna, ale ja byłem tym jednym z tych, którzy spotykali tych ludzi wymuszonych, uchodźców, jako pierwsi na peronie. Dokładnie po tym, jak ludzie wychodzili z tych pociągów ewakuacyjnych, spotykaliśmy ich, ci wolontariusze, którzy pracowali w namiotach informacyjnych. Myśmy skierowywali dalej ludzi, zależnie od ich potrzeb. Albo do punktów, gdzie można było dostać jedzenie, czy napoje, albo do punktów, które zapewniały, którym im zapewniano nocleg, albo do jakichś innych, albo do punktów medycznych, jeśli potrzebowali jakiejś pomocy medycznej. Byłem wtedy zajęty taką drobną logistyką, takimi bardzo drobnymi, miałem przed sobą setki drobnych zadań. Coś gdzieś, coś zrobić, skądś coś przynieść, komuś coś dostarczyć, czy coś zapewnić. Robiłem herbatę, kanapki, miałem pełne ręce roboty. Mnie to w pewnym sensie ratowało, ale w pewnym momencie oderwałem wzrok od tego, co właśnie robiłem i rozejrzałem się wokoło. Byłem przerażony. Wokół panował kompletny chaos. Zagubione dzieci szukały rodziców, rodzice szukali swych dzieci, jakieś zwierzęta domowe biegały, z pewnością szukając swoich właścicieli. W beczkach płonęły ogniska, co mi przypomniało czasy Majdanu w Kijowie. Z jakiegoś namiotu dochodziły pieśni religijne, bo jakaś organizacja religijna, która też zapewniała pomoc, włączała swoją muzykę. To przypominało koniec czasu. I gdy to zobaczyłem, gdy spróbowałem to ogarnąć swoim wzrokiem, to w mojej głowie odżył obraz. Pewnie już się Państwo domyślacie, co to mógł być za obraz. To, oczywiście to był sąd ostateczny Hieronima Boscha. To skojarzenie budziło dziwne, mieszane uczucie. Z jednej strony oczywiście jeszcze bardziej potęgowało grozę. Hieronimus Bosch to nie jest raczej autor skojarzenie, z którym może przysporzyć jakiegoś optymizmu. Ale z drugiej strony poczułem jakąś niespodziewaną ulgę w tym momencie. Ktoś już kiedyś to namalował, już to sobie wyobraził. Więc było to już częścią czyjegoś doświadczenia. Choćby wyobrażonego, a jednak. Ten obraz, kiedyś widziany, jak gdyby wyrwał mnie z nieubłagalnej rzeczywistości tego, co aktualnie przeżywałem. Moje doświadczenie nagle przestało być unikalne, wyjątkowe. Jaka ulga. Jak ciężko jest wyświadamiać, że oto znalazłeś się w wyjątkowej sytuacji, że robisz pierwsze kroki na jakimś zupełnie nowym lądzie, na którym nikogo przed tobą nie było. To dopiero pozbawia sił, pewności siebie. Paraliżuje. Coś podobnego poczułem, gdy
po raz pierwszy po 24 lutym 2022 roku zabrałem się do czytania. Wcale nie było oczywiste. Mało kto w moim środowisku, w środowisku moich przyjaciół, znajomych, mógł wówczas czytać. Dlaczegoś często o tym rozmawialiśmy. Często mówiliśmy o tym, że nie jesteśmy w stanie czytać. Rozumiem to doskonale. W sytuacji tak groźnej i nieprzewidywalnej, jaką jest wojna, boimy się, choćby na chwilę stracić kontrolę nad rzeczywistością. Boimy się wędrować w jakąś rzeczywistość wyobrażoną. A jednak pewnego wieczoru, po długim dniu wolontariatu, wróciłem do domu i wręcz zmusiłem się do czytania, żeby troszkę przełączyć swoją świadomość na coś innego, żeby troszkę uporządkować myśli. Postanowiłem doczytać rozpoczętą jeszcze przed inwazją książkę. Było to opowiadanie Idy Fink, polsko-żydowskiej pisarki, urodzonej w Zbarażu na Podolu. To było opowiadanie o Holokauście. Ida Fink przeważnie pisała o Holokauście. Sama ocalała z Holokaustu. I w swojej powieści, słynnej powieści Podróż, w swoich opowiadaniach pisze przeważnie o tym. Te opowiadania pisane najczęściej w pierwszej osobie, bardzo oszczędne, dyskretne, jednocześnie były dosyć takie okrutnie realistyczne. Wydawałoby się, co za dziwny wybór, co to dziwna decyzja, czytać taką literaturę w takich czasach. Tak? Za mało by było grozy w rzeczywistości, że jeszcze w dodatku postanowiłem o tym czytać. Ale czytałem, nie mogąc się zatrzymać. Nie rozumiejąc, po co właściwie to robię. Czułem jednocześnie, że ta lektura daje mi siłę. Jakoś mi pomaga, w sposób dla mnie na razie jeszcze niezrozumiały, ale wchłaniałem po prostu. Czytałem łapczywie te opowiadania o czasach najstraszniejszych. Zdawało mi się, że ta książka prowadzi mnie za rękę. Bohaterka, która przeżywa straszne nieszczęścia wojny. Ona przeżywa tam naloty policyjne, łapanki uliczne, gestapo, obozy koncentracyjne i co najgorsze, nieustanny, taki piekący strach o własne życie. W końcu zostawia pewne proste, ale bardzo ważne przesłanie. Ja dałem radę, więc ty też. Ja zdołałem, więc ty też potrafisz. Jest, szczerze mówiąc, bardzo mało prawdopodobne, że przydarzy ci się coś okropniejszego. Jest to możliwe, ale mało prawdopodobne. Więc te naprawdę przerażające opowiadanie wówczas dla mnie były czymś budującym. No i zwłaszcza tutaj, w tym wspaniałym miejscu, w Krasnogródzie, z jakąś osobną, dodatkową satysfakcją przypominam sobie, że czytałem wtedy też Czesława Miłosza. Czytałem nie dlatego, żeby się tym pochwalić teraz tutaj, ale naprawdę Czesława Miłosza. Na przykład czytałem i przede wszystkim czytałem wiersze, które Miłosz napisał w Warszawie podczas okupacji. Na przykład ten wiersz. Za polem, lasem i za drugim polem ogromna woda białym lustrem lśni świetli, a na niej ziemia złotawym podołem nurza się w morzu jak tulipan w misie. To jest z cyklu Miłosza Świat, poema naiwne, który mi już pisał w 1943 roku w Warszawie. A czytałeś po polsku czy po ukraińsku? Po polsku. Ja to przetłumaczyłem na ukraiński, ale oczywiście nie czytałem własne tłumaczenie. Tylko sięgnąłem do źródeł. Wtedy na początku marca, czytając te wiersze, zastanawiałem się po raz kolejny, ale być może najwyraźniej w swoim życiu. Zastanawiałem się, jak on to pisał wtedy. Jak on pisał to między ostrzałami, między tymi ulicznymi łapankami, w dniach, kiedy jego przyjaciele i znajomi znikali bez śladu, o czym on wiele razy pisał. Zwłaszcza z niewolonym myślem wspominał o tym. Codziennie właściwie liczyli
kogo w ich środowisku brakuje, kto zniknął bez śladu. Jak on to pisał w czasach, gdy nawet na horyzoncie nie widać było jeszcze zwycięstwa na Hitlera? A cały ten koszmar wydawał się nie mieć końca i nie dawał żadnej nadziei. Że mówiąc nie. Ale miałem i nadal mam poczucie, że ona, Ida Fink, i on, Czesław Miłosz, i wielu innych autorów i autorek podają mi rękę niejako poprzez czas. Prowadzą mnie poprzez czas. Być może to jest właśnie najważniejszą misją kultury, często niewidoczną z perspektywy tak zwanych czasów pokoju. Być pomocną dłonią w nieszczęściu. Wyciągnięta poprzez czas i przestrzeń ta dłoń odnajduje tego, kto ją potrzebuje. Nie jest to pouczenie, ani żądanie, ani wezwanie, ani nagana, lecz po prostu uścisk, który wyraża to niewypowiedziane w tekście Idy Fink. Ja zdołałam, więc ty też potrafisz. Te wyciągnięte dłonie tworzą łańcuch, który rozciąga się w czasie. Najlepszą zaś rzeczą, jaką możesz zrobić, jeśli chcesz podziękować, to postaraj się, żeby ten łańcuch się nie urwał. Nikt bowiem nie jest na tyle naiwny, żeby uważać, że to ostatnia wojna. Że ktoś za kilka lub wiele lat w jakimś kraju, podobnie jak ja, ten marcowy wieczór, nie otworzy książkę gdzieś między syrenami, żeby nieco uspokoić myśli, a znajdzie w niej otuchę i pomoc. Długo przed 2014 rokiem, rokiem początku rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, kiedy wojny, jeszcze w czasach, wojny dla nas trwały gdzie indziej, zacząłem czytać utworów autorów bałkańskich, przeważnie z Bośni i Hercegowiny. Wtedy jeszcze pewnie nie byłem w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego czytam tych autorów. Dlaczego właśnie z Bośni i Hercegowiny, z tego kraju, który był w latach 90. jądrem ciemności na kontynencie europejskim. Ale czytałem w świetnych ukraińskich tłumaczeniach, przeważnie Katy Kałytko. Później próbowałem czytać teksty, które nie były przetłumaczone w oryginałach w języku bośniackim. Czytałem Milenki Jergowicza, Snieżany Mulicz, zamiast Dinanych Medinowicza, Nenada Wyliczkowicza, wielu innych. Dzienniki, opowiadania, reportaże, książka po książce. Może potrzebowałem tego poczucia kruchości świata, przemijalności struktur życia codziennego. Rozpoznawałem te domy z wielkiej płyty, które były uszkodzone pociskami na zdjęciach i filmach. Rozpoznawałem to życie, które było tak podobne do naszego, ale jakby wywrócone na zewnątrz, z rozrzuconymi wnętrznościami, jak szafa, w której ktoś czegoś szukał. Myślę, że z taką mieszaniną litości i niepokoju inni dziś patrzą na nasze miasto. A może czułem, że wkrótce i my będziemy musieli oprzeć się na dłoni, którą oni podali. Szczerze mówiąc, często się zastanawiałem w tych tak zwanych pokojowych czasach, że jakoś długo nie było u nas wojny. Że jesteśmy drugim pokoleniem, a my byliśmy wówczas, przed 2014 rokiem, drugim pokoleniem, które nie zaznało wojny. Dopiero nasi dziadkowie pamiętali wojnę. I ta refleksja historyczna podpowiadała mi, że tak być nie może. Że to musi w pewnym momencie się przełamać. Ale oczywiście było to na poziomie jakichś niejasnych myśli, niepewnych przeczuć. Trudno było, nie wierzyliśmy, większość z nas, w możliwość pełnowymiarowej wojny aż do godziny 5 nad ranem. 24 lutego 2022 roku. Ci autorzy, których wtedy czytałem, zdaje mi się, dawno temu zrozumieli to, co dla mnie stało się taką rewelacją, stosunkowo niedawno. Pisząc o doświadczeniach najcięższych, stajesz się ogniwem w łańcuchu łączącym miejsca i czasy. Stajesz się członkiem pewnej historycznej wspólnoty wzajemnej pomocy. Gdy na Ukrainę poleciały pierwsze rakiety, zacząłem otrzymywać mnóstwo wiadomości od znajomych i przyjaciół z zagranicy. Właściwie jedna z takich
wiadomości obudziła mnie około godziny 5, 24 lutego. To była wiadomość. Zazwyczaj nie budzę się z powodu wiadomości, które otrzymuję na komórkę, a tu nagle dlaczegoś wiadomość mnie obudziła. To była wiadomość od znajomego ze Szwecji, z którym przez dłuższy czas nie utrzymywaliśmy żadnych bliskich kontaktów. Nie, więc zdziwiło mnie, że w takiej godzinie mnie przysłał mi wiadomość. Że zwłaszcza on, że zwłaszcza w takiej godzinie. I nawet zanim przeczytałem treść tej wiadomości, zrozumiałem, że to się zaczęło. W takim napięciu wtedy żyliśmy. Za każdą właściwie z tych wiadomości, które wówczas otrzymywałem, jestem wdzięczny. Często były to pytania dotyczące tego, czy jestem bezpieczny, czy czegoś potrzebuję. Jeszcze częściej były to słowa otuchy, miłe, chociaż dosyć abstrakcyjne zazwyczaj. Inaczej być nie mogło, bo były to wiadomości od ludzi, którzy nigdy nie zaznali wojny. Nie wiedzieli. Więc o czym konkretnie pytać? O co konkretnie zapytać? Czasami zgodnie z ówczesną światową public opinion, ówczesną, mam na myśli koniec zimy i początek wiosny 2022 roku, były to w tych wiadomościach brzmiało szczere współczucie ze słabo ukrywanymi nutami rekwiem. Jak gdyby pisali już gdzieś na drugą stronę, taki monitori. To też czasami było odczuwane w tych wiadomościach. 25 lub 26 lutego 2022 roku otrzymałem wiadomość od znajomej poetki z Bośni, Nerminy. Ona nie wyrażała nadziei, lecz wiedziała, że my zwyciężymy. Po prostu wiedziała. Dlatego, że nie mamy innego wyboru. Ona wiedziała, że my nie mamy, musimy zwyciężyć, bo dla nas to jest jedyne wyjście, jedyna droga. Tak jak oni nie mieli innego wyjścia kiedyś w oblężonym Sarajewie, a Nermina przeżyła całe oblężenie Sarajewa od początku do końca. Więc zamiast tuzina ogólników, tak, abstrakcyjnych słów, ona wolała udzielić mi kilku praktycznych rad. Jak oszczędzić wodę, jak ogrzać się, jak zapewnić komunikację. Kup jak najwięcej papierosów, póki są dostępne, nawet jeśli nie palisz, pisała Nermina. Naprawdę bardzo dobra rada. I jeszcze, zapamiętuj, jeśli nie będziesz mógł zapisywać. Dokładnie tak napisałem. I zapamiętywałem. Starałem się zapamiętać jak najwięcej z tego, co do mnie mówili ludzie na dworcu, w schroniskach, na ulicach. To były setki rozmów, z których w głowie i na papierze pozostało kilkadziesiąt opowieści. Tak powstał słownik wojny, o którym za chwilę porozmawiamy. Jedna z książek niechcianych, książka Benkart, która jednak musiała być napisana. Trudno o lepszy przykład tego, jak w czasie wojny kultura tworzy wspólnotę. Kiedy zacząłem, chyba z braku lepszego pomysłu, publikować pierwsze dokumentalne opowieści ze słownika wojny na swojej stronie na Facebooku, dość rychło okazało się, że te krótkie historie, właściwie zapamiętane i zapisane przeze mnie, były to jakby słowa moich w większości przypadkowych rozmówców, które zapamiętałem i spisałem. Przekonałem się, że te króciutkie historie wzruszają i inspirują mnóstwo ludzi. Czytelnicy zaczęli wysyłać mi swoje opowieści, chcąc się dołączyć jakoś do tego projektu. Tak pojawili się współautorzy i pojawiły się współautorki tego słownika. Artyści graficy zaczęli robić ilustracje, tłumacze zaczęli tłumaczyć, znaleźli się chętni redaktorzy, wydawcy. Stworzyła się wspólnota, różnorodna wspólnota ludzi, którzy zechcieli w jakiś sposób uczestniczyć w tym projekcie, który bardzo szybko stał się inicjatywą społeczną. Czym słownik wojny nie był od samego początku. Dla mnie to były po prostu historie, które zacząłem spisywać i publikować. Ale bardzo, bardzo szybko utworzyło się to, co w ślad za Olgą Tokarczuk nazwałbym wspólnotą opowieści.
opowieści, które wokół siebie utworzyły wspólnoty, ale też te krótkie historie ze słownika stworzyły coś w rodzaju takiej ciągłej opowieści, która dopisywana jest wciąż, chociaż brzmi na wiele głosów. Dałem swego czasu początek temu projektowi, ale nie jestem w stanie go zakończyć. Może i chciałbym. Nie, może by chciał. Bardzo bym chciał zakończyć ten projekt. Ale każda publiczna prezentacja słownika staje się jego kontynuacją. Daje początek nowym opowieściom. Książka obrasta nowymi słowami. Widziałem na jednej z prezentacji w Krakowie, jak czytelnicy przychodzą na prezentację swoimi egzemplarzami słownika i zauważyłem, jak oni dopisują na pustych miejscach, na kartkach jakieś swoje teksty, coś swojego. Albo doklejają, ci co bardziej delikatnie traktują książki, to doklejają takie jakby stickery, wklejają te książki, dopisują coś swojego do słownika. I wiem, że słownik musi trwać, dopóki mamy jeszcze tak wiele do opowiedzenia. A potem ta mała wspólnota opowieści zleje się ze wspólnotą historyczną, gdy ktoś, mam nadzieję, po latach sięgnie po ten słownik, żeby znaleźć w nim wyjaśnienie, otuchę, a może i ratunek. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której cały czas myślę, gdy zadaję sobie pytanie o rolę kultury w czasie marmu. Często wspominam, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, o jeszcze jednej polsko-żydowskiej pisarce związanej z Ukrainą. Jeszcze jednej po Idzie Fink. I tu chodzi mi o Zuzannę Ginczang, która w czasach sowieckiej, a następnie nazistowskiej okupacji przebywała w Lwowie. W 1941 roku, gdy lwowskim Żydom zarządzono przydzielenie się do getta, ona odmówiła. Pozostała po tak zwanej aryjskiej stronie. Ukrywała się w jednym z mieszkań, luksusowych zresztą mieszkań w centrum miasta, w jednej z takich modernistycznych kamienic przy dawnej ulicy Jabłonowskich, obecnej ulicy Szoparu Stavelliego. Ryzykowała oczywiście codziennie. Rok później, w 1942 roku, doniosła na nią, była dozorczyni tego domu. Dzięki Zuzannie Ginczance wiemy, jak ona się nazywała. Ona się nazywała Zofia Chominowa. Ginczanka wówczas, mimo iż została zdenuncjowana, wówczas się uratowała. Kilka razy po nią przychodziła policja. Zdaje się, trzy razy ratowała się po raz ostatni, gdyż niebezpieczeństwo było tak duże, bo tak mały włos od możliwości aresztu, że postanowiła wyjechać ze mną. Przeżyła po tym wydarzeniu jeszcze 2 lata. Stała się jedną z ostatnich polskich literackich ofiar terroru nazistowskiego, bo została rozstrzelana najprawdopodobniej już na początku 1945 roku w Krakowie. W styczniu 1945 roku. A co jest w tym kontekście bardzo ważne, co daje mi pewną odwagę i wiarę w wagę tego, co robimy, my poeci, my literaci, my twórcy kultury. W ostatnim swoim znanym wierszu, nie wiemy, czy to rzeczywiście był ostatni wiersz, ale ostatni wiersz, o którym wiemy, Zuzanna Ginczanka utrwaliła imię zdrajczyni. Jest to wiersz oskarżenie pod tytułem Non omnis moria. Wymienia ona tam te kobiety z nazwiska. Chominowo, dzielna żona Szpicla, matka Volksdeutschera. Czyli pojawiają się tam 3 osoby. Chominowa, jej mąż i syn Volksdeutscher.
Wszyscy trzej stanęli przed sądem. W latach powojennych. Chominowa została skazana na zlecie 4 lata więzienia. I co jest bardzo ważne w tym kontekście? Ten wiersz dodany Ginczanki został dołączony do akt sprawy sądowej jako jeden z dowodów. Jak do sprawy ze strony oskarżenia. Literatura ma taką moc. Nie tylko moc świadectwa abstrakcyjnego, świadectwa dla potomnych, ale też może mieć moc dowodu sądowego. Gdy czytam wiersze z antologii poetyckiej, Między syrenami, gdy czytam opowieści ze słownika wojny, gdy czytam reportaże i dzienniki o rosyjskiej agresji pisane przez moich kolegów i koleżanki, nabieram przekonania, że mnóstwo tych tekstów powinny stać się dowodem w procesach sądowych rosyjskich zbrodniarzy wojennych w Hadze. Zwłaszcza jeśli chodzi o teksty, w których są zaznaczone konkretne daty. Takich jest mnóstwo. Rzadko kiedy poeci tak rzetelnie, starannie datują swoje teksty. Gdy komponowałem, redagowałem antologię Między syrenami, zwróciłem w pewnym momencie uwagę na to, i jaką ilością tekstów poetyckich z tej antologii są daty zaznaczone. Tak jakby każdy dzień dla nas nabierał dodatkowej wagi. Tak jakbyśmy chcieli utrwalić ten dzień i nazwać ten dzień. By zapewnić temu dniu opowieść. Literatura staje się kroniką. I odnosi się do konkretnych wydarzeń. Często opisanych bardzo naturalistyczny sposób, ze szczegółami. Być może poezja nie zabija, tak jak powiedziała swego czasu Helena Kruk, autorka wykładu mistrzowskiego, zeszłorocznego tutaj, podczas jakiegoś miasta poezji. Powiedziała ona podczas swojego przemówienia w Berlinie, podczas festiwalu literackiego, że poezja nie zabija. Być może nie zabija, ale czasem potrafi przywracać sprawiedliwość. Bardzo bym chciał, żeby ukraińska poezja, ukraińska literatura, ukraińska kultura przyczyniła się do przywrócenia sprawiedliwości w bardzo konkretny sposób. Żeby stała się dowodem w sądzie przeciwko zbrodniarzom wojennym. Podobnie jak w sytuacji powszechnej mobilizacji społeczeństwa w obliczu oczywistego zagrożenia, zacierają się granice między zawodami, pokojowymi rolami społecznymi. Wszyscy stają się częścią jedynego organizmu i działają wspólnie. Jako wojskowi, wolontariusze, sanitariusze. Tu przypomina mi się zdanie z pornografii Gombrowicza. Zdaje się jedno z pierwszych zdań tej powieści. Spotykaliśmy się w tym mieszkaniu na Kruczej. Byli artyści, byli pisarze, byli malarze. My też czujemy się teraz bardzo często byłym, kimś byłym. Zwłaszcza, może teraz już te dawne nasze role zawodowe, role społeczne już się przywracają, ale w roku 22, zwłaszcza wiosną, latem 22 roku, czuliśmy się, to byliśmy samymi byłymi. A w chwili aktualnej byliśmy wolontariuszami, byliśmy wojskowymi, byliśmy lekarzami, kto miał jakieś doświadczenie paramedyczne. Trudził się w tej sprawie i gdy spotkaliśmy się swego czasu na początku lata, 22 roku w mieszkaniu Julia Szewelowa w Charkowie, między innymi, był z nami Sergiej Żadan, inni byli artyści, pisarze, przede wszystkim ze środowiska charkowskiego, to zdałem sobie sprawę, że płyniemy w jednej łodzi. Już nawet czasami zapominaliśmy, kim właściwie byliśmy w życiu pokojowym, w życiu cywilnym. Ale podobno jak podobno tych zmian, które następowały w
społeczeństwie. Kultura też zaczęła funkcjonować, ukraińska kultura zaczęła funkcjonować jako jedyne ciało. Granice wewnętrzne między gatunkami, sztukami zaczęły się zacierać. Stały się niewyraźne i mało znaczące. To, co było ściśle dokumentalne przez wielu, zostaje teraz odbierane jako poezja. Niedawno jedno z czeskich wydawnictw zamieściło fragmenty słownika wojny, projektu dokumentalnego właściwie, w dziale poezja. Jestem bardzo zdziwiony. Ale rzeczywiście nasz teatr, nasza literatura staje się coraz bardziej dokumentalna. Nasz dokument jest tak niewyobrażalny, opowiada o rzeczach tak fantastycznych, tak nie mieszczących się w głowie, że często jest odbierany jak fikcja. Czasami jak poezja. Ale nie jako dokument. Zdaje mi się, iż cała ukraińska kultura memów i ulicznego graffiti po muzykę klasyczną jest połączona jedynym systemem krążenia krwi. Jest częścią jakiegoś krwotoku. To nie jest synteza, o której mówiliśmy przed wojną. Ale coś innego. To jest jakiś rodzaj mobilizacji niezbędny do osiągnięcia wspólnego celu. To jest jakieś krążenie wartości. Jesteśmy współtwórcami czegoś, czego zdecydowanie jeszcze nie było w ukraińskiej kulturze. Nawet w tych szczytowych okresach, o których wspominałem na samym początku. Nie było aż takiej mobilizacji i takiego zjednoczenia kultury i twórców kultury. To jest coś zupełnie nowego, co na pewno zmieni naszą jakość, jakość naszej kultury. Być może wpłynie to na kultury całego naszego kontynentu. Kto wie? Czy napawa mnie to radością? Raczej nie. Podobnie jak słowa w wierszu Pawła Korczuka, cytowanym wcześniej, z łatwością oddałbym tę nową jakość kultury za jedno ocalone życie. Ale nie mam takiego wyboru. Michel Foucault w swoim szkicu Język bez końca pisze, nieco dopowiadając Homera, bogowie zsyłają na ludzi nieszczęścia tylko po to, by mogli oni o tym opowiadać. Śmiertelni jednak opowiadają je po to, by nigdy nie pojawiły się w ich życiu. Być może piszemy o tej wojnie tylko po to, by to wszystko jako doświadczenie, a nie jako opowieść, pozostało w granicach naszego życia. Nie chcemy, jak bohater z dowodów na istnienie Hanny Kral, puścić tego dybuka dalej. U Hanny Kral jest taki reportaż na granicy właśnie fantastyki. Coś, co czasami przypomina mi naszą dokumentalistykę, nasze reportaże. Często musimy pisać o rzeczach, które nie wiadomo, jak się odnieść. Wyglądają, bowiem one zupełnie nieprawdopodobnie, a poza tym zdajemy sobie sprawę, że to jest dokument. Więc w tym reportażu Hanny Kral, bohater, czuje, że jest w nim dybuk, duch jego brata, od innej matki właściwie. Wspólnego ojca, który zginął w getcie warszawskim. On czuje jego obecność w sobie. Podczas takiego seansu egzorcyzmu ten dybuk porzuca jego ciało, ale w ostatnim momencie ten bohater woła go z powrotem. Woła go z powrotem. On nie chce, żeby ten braciszku, on nie chce, żeby ten dybuk powędrował dalej, żeby osiedlił się w kimś innym. Żeby stał się częścią jeszcze czyjegoś życia. Zdaje mi się, że pisząc, tworząc kulturę, chcemy opowiedzieć oczywiście o tym, co przeżywamy teraz. Być może jest to nam niezbędne do ocalenia, do życia, ale jednocześnie tak jak gdyby nie chcielibyśmy, żeby to się powtórzyło w innych życiach. Jakby wołamy to z powrotem. Pragniemy niejako słowami zapieczętować tę butelkę. Tę butelkę z ginem. Niech dla was to będzie tylko opowieść. W tytule tej
tego wykładu jest to w cudzysłowie, jak gdyby to był cytat z jakiegoś autora. No nie jest to cytatem z nikogo konkretnego. Wydaje mi się, że to jest cytat z nas wszystkich. Niech dla was to będzie tylko opowieścią. Zdaje się, mówimy każdemu, kogo ominęła wojna. I mamy nadzieję, że to zaklęcie działa. I piszemy, kierowani tą nadzieją. Dziękuję serdecznie.